bukiet frezji, tulipany, dwie róże, razem będzie 67,50. Dobrze, dobrze, już płacę. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję i do zobaczenia w mojej kwiaciarni. O, ktoś tu mnie dzisiaj podgląda. Dzień dobry, dzieciaki. Witajcie w moim świecie. Poznajcie moją kwiaciarnię. Przed chwileczką miałam klienta, który kupił dużo kwiatków. Zobaczcie, jakie tutaj mam przepiękne kompozycje. Bukiety, róże. Spójrzcie, mam też kwiaty doniczkowe. Tutaj jest koszyk na zakupy. Kolejna róża. Oczywiście poczekalnia dla osób, które nie chcą długo czekać. Jest też piękny koszyk na specjalne okazje, na przykład na ślub. A teraz zaproszę Was do mojego prywatnego królestwa. Akurat mam chwilę przerwy, tak więc poznajcie mój dom. W moim domu czeka na mnie mój ulubiony pupil. Zobaczcie, bawi się zabawką, kiedy mnie nie ma. Oczywiście mam też jeszcze kwiatki dla ozdoby. Mam też dyplomy, które uzyskałam na mistrzostwach kwiaciarskich. O, zapomniałam dzisiaj okularów, ale w sumie nie świeci aż tak mocno słońce. Widzicie też słuchawki. Lubię, bardzo lubię w wolnych chwilach słuchać muzyki. No i oczywiście mam swoją ulubioną, wygodną kanapę. To co, przyjdziecie ze mną obsłużyć kolejnego klienta? Dzień dobry, ale ma Pani piękną kwiaciarnię. Przyszłam zapytać, czy zrobi Pani specjalny bukiet na urodziny. Wybieram się dzisiaj do mojej koleżanki. Oczywiście, bukiety to moja specjalność. Z jakich kwiatków sobie Pani życzy? Co wiem, moja przyjaciółka uwielbia tulipany. Wie Pani co? Jest Pani do niej bardzo podobna. To jest wręcz niesamowite. Uznaję to za komplement. Bardzo dziękuję za miłe słowa. A bukiecik zaraz przygotuję. Bardzo proszę, bukiet tulipanów jest dla Pani gotowy. Razem będzie 20 zł. Wow, ale super! Nie dość, że kwiaty są przepiękne, to jeszcze cena jest niska. Moja przyjaciółka na pewno będzie zachwycona. Z pewnością będę wpadać do Pani częściej. Bardzo dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia, miłego dnia. Kochani, teraz już widzicie, jak wygląda moja praca. Ale ja jestem już troszeczkę zmęczona. Chciałabym się na chwileczkę położyć. Wiecie co? Zamknę na chwileczkę kasę. Na momencik zamknę też mój sklep i moją kwiaciarnię. No i pójdziemy sobie zobaczyć do góry, co robi mój ukochany pupil. Hej słoneczko, jak tam się czujesz? Przyszłam do Ciebie na przerwę. Hał, 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 hał. Jestem trochę głodny. No tak, jak mogłam zapomnieć zostawić Ci przysmaki? Już, chwileczkę, pędzę po nie. Proszę, kochanie, tutaj specjalnie dla Ciebie kolorowe psie ciasteczka. Mua, smacznego. Ach, ale ze mnie gapa. Jak ja mogłam zapomnieć zostawić pieskowi jedzenia? Wiecie co, chyba jestem za bardzo zmęczona. No nic, idę się czegoś napić i troszeczkę odpocząć. Najlepszym relaksem dla mnie jest moja ulubiona muzyka. Także pozwólcie, że ja się troszkę zdrzemnę, ale mam dla Was małą niespodziankę. Za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć cudowne urodziny. Ding dong, ding dong. Halo, czy jest tutaj ktoś? Przy kasie jest pusto. Halo, halo. Oj, czy mi się wydawało, że ja coś słyszałam? Muszę ściągnąć słuchawki. Czy ktoś mnie wołał? Dzień dobry, byłam u Pani dzisiaj po kwiatki dla mojej przyjaciółki i chciałabym zapytać, czy może miałaby Pani ochotę wybrać się z nami na urodziny? Ojej, to bardzo miłe, że o mnie pomyśleliście. Może warto by było, żebyśmy teraz przeszły na ty i mówiły sobie po imieniu? Jestem Kasia. A ja Ola. Witaj i dziękuję. Jak dobrze, że nie miałam tak głośno muzyki i że zdołałam usłyszeć, że ktoś mnie woła. Widzieliście? Dostałam zaproszenie na urodziny. Ale jestem szczęśliwa. Tylko teraz nie wypada iść z pustymi rękoma. Pomożecie mi wybrać jakiegoś kwiatka? Może taką różę? Może coś takiego w wazonie? Co by tutaj wybrać?
Tak, chyba ta będzie idealna. Chociaż poczekajcie, a może ta wygląda ładniej? No cóż, nie wiem, co się będzie podobało solenizantce, ale mam nadzieję, że zaskoczę ją tym miłym gestem. No dobrze, ja już jestem gotowa. Mam też kwiatka na prezent. To co, ruszamy? Wreszcie, ruszamy! Uff, ale daleka droga pieszo. Mogliśmy podjechać jakimś autem. No trudno. No halo, proszę poczekać. Halo. Tak, czy pan mnie wołał? Tak, dzień dobry. To chyba pani pracuje w kwiaciarni. Byłem dzisiaj u pani po kwiatki dla przyjaciółki. Co pani tutaj robi? O, Kasia, ty też tu jesteś? Mua, jak ja się cieszę, że cię widzę. Tak, wiesz co? Właśnie idziemy na urodziny. No przecież ja też idę. Super, pójdziemy razem. A widziałeś, że minąłem naszą kwiaciarkę? Wiesz co? Właśnie miałam ochotę ci to powiedzieć, jak cię od razu zobaczyłam. Zaprosiłam naszą kwiaciarkę i idzie razem z nami na te urodziny. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. No co ty? Ja się wcale nie gniewam. Wręcz przeciwnie, wiesz co? Bo ona mi się chyba trochę podoba. Wow, niesamowite. Stworzylibyście świetną parę. Także, no, to tego, wie pani co, to znaczy, wiesz co, okazało się, że chyba idziemy na te same urodziny. I ja chciałbym zapytać, i może chciałabyś mi powiedzieć, jak masz na imię? Mam na imię Ola, a ty? Ja jestem Remek. Wiesz co, muszę ci coś powiedzieć, bo jak ja przychodziłem do ciebie po te kwiaty, to ja już kiedyś chciałem ci to powiedzieć, bo wiesz co, bo ty mi się trochę podobasz. Wow, ale mnie zaskoczyłeś, to jest naprawdę niesamowite. Cieszę się, że idziemy razem na te urodziny. O, dzień dobry, witam moich wszystkich gości w mojej cudownej krainie. A to są moje urodziny. Cześć, bardzo miło cię widzieć. Mua. Wszystkiego najlepszego, mam dla ciebie pięknego kwiatka. Hej, poczekaj, jeszcze ja też mam kwiatki. Dostałam od was cudowne bukiety. Czy wy jesteście sami, czy jest ktoś jeszcze? Ach, no tak, wiesz co, mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Zapomniałam ci powiedzieć, bo do tej kwiaciarni, do której ja chodzę, no to pomyślałam, że zaproszę tą dziewczynę, bo jest bardzo miła i myślę, że świetnie by się z nami bawiła. No chyba nie masz nic przeciwko. Oczywiście, że się nie gniewam, tylko gdzie ona jest i czemu jeszcze nie chce do nas przyjść? Ojej, to niemożliwe, to niemożliwe. Wiesz co, mam dla ciebie kwiatka. O nie, czy ty jesteś Chelsea? Jak to możliwe, ty? Przecież ty jesteś identyczna. Wiesz co? Ja znalazłam kiedyś taki pamiętnik mojej mamy i z niewiadomych przyczyn tam było jakoś dziwnie napisane, że ja mam siostrę. Czy to jest możliwe, żebyś ty była moją siostrą? Przecież my jesteśmy takie same. O matko, słyszałaś to? To jest niesamowite. Czyżby Chelsea i nasza kwiaciarka to były siostry? W dodatku bliźniaczki? Niesamowita historia. W zupełnie dziwnych okolicznościach poznałam moją siostrę. Jak ja się cieszę, że mogę cię zobaczyć. Przytul się do mnie. Ale miałam wyczucie, żeby zaprosić tą naszą kwiaciarkę na urodziny, prawda? O, powiem ci, że takiego obrotu sprawy to chyba nikt się nie spodziewał. No cóż, ja chyba pójdę odpocząć z wrażenia. Jak to jest możliwe, że nie poznałyśmy się nigdy wcześniej? Do jakiej szkoły chodziłaś? No przecież mieszkamy tak blisko siebie. To jest wręcz niesamowite. Hej, dziewczyny, długo będziecie jeszcze tam gadać? Już, idziemy, szybciutko. Bardzo was przepraszam, po prostu ta sytuacja jest całkowicie niecodzienna. No oczywiście bardzo się cieszę, ale nadal nie mogę dojść do siebie. Tutaj jest sushi, przygotowałam je sama. Proszę, częstujcie się. Ej, my naprawdę jesteśmy bliźniaczkami. Ja uwielbiam sushi. Niam, 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 niam. Mam jeszcze pyszne lody. Tutaj jest jakiś napój. No i basen pełen kolorowych kulek. O, hej, jak się bawisz? Się świetnie, tylko wiesz co, mam trochę wyrzuty sumienia, nie wiem, czy nie jesteś tam nie troszeczkę zła,
że przyprowadziłam Twoją siostrę na Twoje urodziny. A co Ty? Jak mogę być na Ciebie zła? Ja po prostu nie wiedziałam o jej istnieniu. Ja też kiedyś czytałam pamiętnik mamy, ale wydawało mi się, że to jest po prostu jej wyobraźnia, że to jest niemożliwe. A teraz dzięki Wam już nigdy nie będę sama. Co za niesamowita historia! Cuda naprawdę się zdarzają! No dobra dziewczyny, to jak już jesteśmy w komplecie, to bawmy się! Woo! Hej, nie zapomnijcie zaśpiewać jeszcze 100 lat! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, a może żyją nam! Czy to możliwe, żebyście miały urodziny w tym samym dniu? 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam, huhu, ale będziemy super zgraną paczką przyjaciół. Wiecie co, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, ale ja już chyba będę musiała iść. Zdecydowanie za dużo wrażeń na jeden wieczór. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i oczywiście do zobaczenia. Moja kochana siostrzyczko, dla Ciebie również. Hej, hej, poczekaj, nie uciekaj jeszcze. Chciałam Ci coś powiedzieć. Wiesz co, Ty od dawna mi się podobasz i oczywiście chciałabym, żebyśmy zostali przyjaciółmi, ale być może chciałabyś, żebym może został Twoim chłopakiem. Wow, to kolejne zaskoczenie dzisiejszego dnia. Wiesz co, bardzo Cię lubię, nie obraź się, ale muszę się trochę zastanowić. Dzisiaj naprawdę miałam ogrom wrażeń. Poznałam tak naprawdę siostrę, o której nie miałam pojęcia, więc no, wiesz co, porozmawiamy następnym razem, jak się spotkamy. Dobrze, oczywiście rozumiem, ale może chociaż dałabyś się odprowadzić do domu? Masz rację, to świetny pomysł. Już jest troszkę późno, więc jak najbardziej możemy wracać razem. Dziewczyny, bawcie się dobrze. Ja już się dzisiaj z Wami pożegnam. Idę odprowadzić naszą nową przyjaciółkę, a Twoją siostrę do domku. Pa, pa! No to wygląda na to, że jesteśmy już na miejscu. Bardzo Ci dziękuję za odprowadzenie. Było mi bardzo miło. No i w ogóle dziękuję, że wpadliście na ten pomysł, żeby zabrać mnie na te urodziny. Dzięki Wam poznałam prawdę. Jestem szczęśliwa i wiem, że nie będę już sama. Poznałam moją siostrę. Cześć mój kochany, mam nadzieję, że nie byłeś głodny. Hał, 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 no co Ty? Zostało mi jeszcze trochę ciastek. I jak tam się bawiłaś na przyjęciu? To nie uwierzysz, jak coś Ci powiem. Wiesz, kogo tam poznałam? Poznałam moją siostrę. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Okazało się, że nasza mama prowadziła pamiętnik, w którym zdradziła tą tajemnicę. Udało się dzisiaj ją tak naprawdę rozpoznać, zobaczyć, o co chodziło w tym pamiętniku. Już teraz wiem, już teraz niczego się nie boję, już nigdy nie będziemy sami. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Zobacz, jak merdam ogonkiem. Woohoo! To co, będę miał dwie opiekunki? Hola, nie zapędzaj się, pamiętaj, że masz mnie. Ale być może niedługo będziesz miał okazję ją poznać. Teraz zdecydowanie czas się położyć, a dzisiejsze wydarzenia naprawdę mnie wykończyły. Dobranoc dzieciaki, pa pa!